o 19. Donald został wybrany. To przedłużamy oczywiście, dobrze. Tu już odpytam. Chciałbym zapytać o taką sprawę. W ogóle nie przewija się u pana sprawa 2007 roku, kiedy to Stany Zjednoczone przygotowywały już tam Obamę do resetu i tak dalej. No i trzeba było obalić rząd PiS-u, bo no wiadomo, strategiczne partnerstwo się szykowało, więc PiS nie pasował. I następstwo, strategiczne partnerstwo, reset i Smoleńsk. No bo skoro umacniać mieliśmy tą przyjaźń ze wschodem, a Kaczyński się tam ciągle, że tak powiem, opierał, nie tylko Tbilisi, bo jeszcze inne pociągnięcia robił. Czy to się nie wpisuje o tym, co mówię, 2007 rok i ta, że tak powiem, wszystkie ręce na pokład. No była taka. Tak, tak, no wiem, o co panu chodzi. Nie wiem. Nie wiem, dlatego że ja bym się chętnie dowiedział wreszcie, co się stało w Smoleńsku. Czy był zamach, czy tylko była katastrofa? Na razie na to pytanie nie ma odpowiedzi, mimo że rząd w tej chwili ma wszelkie... Nie sądzę. Proszę pana, no to widzę, że pan więcej wie na ten temat niż ja, że sojusznik ich trzyma. No nie wiem, jaki sojusznik... Też pan nie wymienił Iranu. Iran w tej całej historii... Proszę pana, no nie wymieniłem jeszcze 170 innych państw świata, więc wracam do Smoleńska, żebyśmy się tu nie rozpraszali na resztę świata. Otóż nie wiem, co tam się stało. Moim zdaniem, jeżeli pan jest ciekaw mojej opinii, to ja uważam, że zakładając, że ludzie zachowują się racjonalnie, a rosyjskim przywódcom, oni są może łajdacy i tak dalej, ale nie sposób im odmówić pewnej racjonalności w działaniu, to zakładając, że ludzie się zachowują racjonalnie, to Rosjanie 10 kwietnia 2010 roku już nie mieli ważnego powodu, żeby zabijać na swoim terenie polskiego prezydenta w sposób ściągający w dodatku na nich podejrzenia. Dlatego, że prezydenta Kaczyńskiego całkowicie unieszkodliwił 6 miesięcy wcześniej właśnie prezydent Obama swoim resetem. Prezydent Obama usunął prezydentowi Kaczyńskiemu ziemię spod nóg. Całkowicie. W związku z tym dla Rosji prezydent Kaczyński 10 kwietnia 2010 roku już nie był żadnym problemem. Natomiast był problemem dla wojskowych służb informacyjnych w Polsce. Dlatego, że z inicjatywy prezydenta Kaczyńskiego została dokonana nowelizacja takiej ustawy, która się dziwacznie nazywała ustawa przepisy wprowadzające do ustawy o służbie kontrwywiadu wojskowego i ustawa przepisy wprowadzające do ustawy o służbie wywiadu wojskowego. Ta ustawa modyfikowała te ustawy w taki sposób, że aneks do raportu o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych pozostawał w wyłączną własnością prezydenta, a pierwotnie miał być opublikowany. I właściwie tak została ta nowelizacja podprowadzona, żeby Trybunał Konstytucyjny tę ustawę zmasakrował, tę nowelizację zmasakrował. W następstwie tego zmasakrowania odpadła prawna podstawa publikacji aneksu. I aneks stał się w przededniu roku wyborczego, wyborów prezydenckich w Polsce i parlamentarnych, znaczy i parlamentarnych, tak, później, wyłączną własnością prezydenta. I prezydent Kaczyński dał do zrozumienia, że on tę wiedzę ma i że nie zawaha się z niej skorzystać. Dał to do zrozumienia, zwracając się do pani redaktor Moniki Olejnik, jej pseudonimem operacyjnym, Stokrotka. Ona takiego noża się nie spodziewała. Dostała spazmów. Prezydent następnego dnia posłał jej bukiet róż z przeprosinami, no ale mleko się rozlało.
kto się miał dowiedzieć, że nie jest bezpiecznie, to się dowiedział. I moim zdaniem, jeżeli w Smoleńsku był zamach, jeżeli w Smoleńsku, no, bo nie wiemy, ja nie wiem, to wtedy mogła zapaść decyzja i to nie w Moskwie, tylko w Warszawie. No to trzaskamy dziada w takim razie. Jak on tak, to my tak. Bo Rzymianie, którzy tam sentencje zawsze takie pełne mądrości na każdą okazję mieli, to mieli i na taką. Is fecit cui prodest. Ten zrobił, kto skorzystał. Rosjanie już właściwie nie skorzystali, bo... Proszę pana, dlaczego nie? A dlaczego nie? No ja słyszałem rozmaite teorie spiskowe, na przykład kiedyś jadąc do Gdańska, przez 5 godzin mnie taki pan oświecał, że w Smoleńsku nie było żadnego zamachu. Że zamach, no widzi pan, że zamach się dokonał w Warszawie, że tam wszystkich zastrzelili, wsadzili trupy w samolot i tam go wysadzili w Smoleńsku. No, nie wiem, może tak było. No, kto to może... Dopóki, wie pan, byłem kiedyś w Teksasie, w Dallas. I tam, no, jak już byłem, to pojechałem tam, gdzie został zastrzelony prezydent Kennedy. A wszystko jest pozaznaczane. No i stoi ten budynek, gdzie była składnica książek. Nie wiem, co tam teraz jest. Ale budynek stoi i w ścianę tego budynku jest wmurowana tablica taka metalowa, pamiątkowa, z napisem takim oto. Z okna tego budynku Harvey Lee Oswald prawdopodobnie strzelał do prezydenta Kennedy'ego. Prawdopodobnie. I ktoś to słowo prawdopodobnie takim rylcem tam podkreślił. Widać, że już furia go rozpierała. Komisja Warrena, takie śledztwo, tak zakrojone. I nawet nie wiemy, czy Oswald strzelał, czy nie strzelał. No, prawdopodobnie strzelał, ale może nie strzelał. Bo to ta. Więc ja bym się wolał dowiedzieć, jak było naprawdę. I to jak się nie dowiemy, to będzie. Moim zdaniem właśnie to jest najbardziej prawdopodobne, co pan mówi, że się nie dowiemy. Dlatego, że to nawet pan prezes Kaczyński powiedział, co będziemy robili w tej sprawie. Że będziemy dążyli do prawdy. O, dążyć do prawdy to można bardzo długo, tak żeby nie nadążyć. Bo co by się okazało, no co by było, jakie skutki polityczne by się pojawiły, gdyby się okazało już ponad wszelką wątpliwość, że w Smoleńsku nie było żadnego zamachu, że po prostu samolot walnął w ziemię i tyle. No to nie można by było tej katastrofy eksploatować politycznie, bo co mówisz, no walnął w ziemię i tyle, to... Codziennie są wypadki rozmaite, prawda? Natomiast jak nie wiemy, a to można tutaj eksploatować to pole, rozhuśtywać emocjonalnie opinię publiczną albo w jedną, albo w drugą stronę, bo jedna część opinii publicznej jest rozhuśtywana w ten sposób, że no zbrodniarze, zdrajcy tutaj, mordercy, prezydenta zabili i całą elitę kraju, prawda, wymordowali. A drudzy rozhuśtują tak, oszołomy, durnie i tak dalej. I tylko to już teraz mówimy. Już w ogóle nikt się państwem nie interesuje, nikomu nie przyjdzie do głowy się zainteresować, jaki dług publiczny mamy właściwie, co z tego wynika, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Dowiedziałem się, że Donald Tusk właśnie został wybrany w tej chwili. Tak. Mimo sprzeciwu polskiego, no to pokazuje, że... To pokazuje, że nasza złota pani nie żartuje. No i Węgry poparły wybór Donalda Tuska. Także, no tak, no